nadzieję, że to się nagrało, ale przy tym mieście okazji zobaczyć pierwszą glebę, jaką zaliczyłem na tej hulajnodze. Szczerze nigdy tak nie przeleciałem przez kierownicę, był pierwszy raz na tej hulajnodze, bo na poprzedniej zaliczyłem dwie takie gleby. Już mniej więcej wiedziałem się, czego się spodziewać. Także ciekawe doświadczenie. Co się stało? Koło zaryło w piachu miękkim, kopnym. No i przeleciałem przez kierowniczkę. Szczęście, prędkość nieduża. I nic się nie stało. Padł na ręce, przewrót i git. W każdym razie, no, jak widać, trzeba cholernie uważać, bo szczególnie jeżdżąc gdzieś tak off-road, poza ubitym szlakiem, niestety kopny piach się może zdarzyć. No i można mieć niespodziankę. Mówię, tym razem na szczęście bez strat w ludziach i sprzęcie. Dobra, to tyle, na razie.